był smart, to się nam to jeszcze nakłada i chcielibyśmy już, drodzy Państwo, kontynuować czas na ścieżki finansowania startupów. O tym już wczoraj mówił nasz prelegent dnia pierwszego, jak się okazuje również dnia drugiego i uczestnik pitchów, który jeszcze przed nami, pan Paweł Ciesielski, Hard Gamma. Zapraszam serdecznie. Znowu nic nie widzę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ponownie. Ogromnie czuję się zaszczycony, że mam szansę występować zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji. Natomiast o ile mi wiadomo, do dzisiaj jest trochę inny, że tak powiem, brzydko zestaw uczestników i jest więcej przedstawicieli startupowców, stąd chciałbym trochę bardziej powiedzieć o tym, jak z punktu widzenia inwestorów patrzymy na potencjalne inwestycje, na potencjalne startupy i na co zwracamy w szczególności uwagę. Być może, na pewno będzie kilka slajdów z dnia wczorajszego, ale nie będę chciał się nad nimi specjalnie tutaj zajmować nimi. Natomiast no, może przejdźmy do prezentacji. Kto ja jestem i kilka słów o mnie i o Hard Gamma. Jak już powiedziałem wcześniej, Paweł Ciesielski, obecnie partner zarządzający Hard Gamma. Wcześniej miałem przyjemność prowadzić Asseco Corporate Venture. Jeszcze wcześniej doświadczenie w branży finansowej i w firmie produkcyjno-komputerowej. Była taka firma we Wrocławiu, JTT Komputer, produkowała komputery ADAX. Jeszcze niedawno widziałem gdzieś działające, także mnie to niezmiernie cieszy, że takie komputery były dobre, zrobione i funkcjonują. Jeśli chodzi o Hard Gamma, jest to fundusz inwestycyjny, bardziej butik inwestycyjny dotychczas. W tej chwili zbieramy drugi, zdecydowanie większy fundusz. Natomiast chciałem powiedzieć o kilku takich projektach, które przeszły przez nasz fundusz. Jednym z nich jest Intel Clinic NeuroOn. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję słyszeć, tak zwana inteligentna maska, która pozwala w pewnym stopniu optymalizować i analizować sen, która w głównym stopniu służy do zwalczania jetlagu, czyli dla osób, które podróżują na dużej odległości, zmieniają strefy czasowe i w związku z powyższym taka maska pozwala im łatwiej przejść bez łykania melatoniny do dnia codziennego. Jest to jeden, chyba dotychczas największy sukces na Kickstarterze, gdzie spółka zebrała finansowanie od tak zwanych backerów i wiele komunikatów było w prasie, że się nie wyrabia, nie wyrabia. Mogę powiedzieć prosto w tej chwili komunikat, że wszyscy, którzy zamówili ten produkt za nich został dostarczony i w tej chwili spółka przygotowuje bardziej masową produkcję, wychodzi w tym na rynek. Z innych takich przykładów, z których spółka wyszła, to jest Filmaster, coś takiego, można by powiedzieć, polski Netflix. Spółka znalazła inwestora, została sprzedana do kanadyjskiej telewizji Samba. I trzeci taki, powiedzmy sobie, też dość może głośny i znany, czyli Showroom, czyli butik internetowy, butik modowy, który został sprzedany do Burdy International. To było wczoraj. Co to jest startup? No bo znowu mówimy o startupach, ja cały czas, to jest moja ulubiona definicja, czyli to jest taka spółka, takie przedsięwzięcie, które wymaga finansowania, które nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i nie jest w stanie pozyskać środków z bardziej tradycyjnych źródeł, typu banki, kredyt bankowy, czy no już idąc dalej, finansowanie z rynku publicznego. I generalna zasada, innowacyjne pomysły, nowe pomysły nie powstają w dużych korporacjach. Powstają w małych zespołach. To jak tutaj już nawet Michał dzisiaj Sadowski wspomina czasy, kiedy byli małym zespołem, kiedy pomysły mogli realizować tego samego dnia, najpóźniej następnego. W momencie, kiedy zaczyna się organizacja rozrastać, te pomysły idą wolniej. Tak samo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pomysły i idee. W związku z powyższym jest to niewątpliwa potrzeba, żeby tak to było.
I kim są inwestorzy, którzy finansują? To mówiłem o tym wczoraj, szybko powtórzę. Mamy tutaj do czynienia z aniołami biznesu. Aniołowie biznesu to takie osoby fizyczne, które wcześniej albo prowadziły własny biznes, albo byli menadżerami wysokiego szczebla, a najbardziej pożądanym aniołem biznesu jest ten, który założył swój startup i wyszedł z niego w przeszłości. Myślę, że takich aniołów biznesu na rynku wrocławskim kilku już mamy, którzy inwestują. Mamy inkubatory, które powinny inwestować w przedsięwzięcia na wczesnym etapie i te inkubatory powinny być w dużym stopniu wspierane funduszami publicznymi, funduszami Skarbu Państwa, jak to robią inne kraje. Mamy programy akceleracyjne, tym różnią się od inkubatorów, że są krótkotrwałe, trwają kilka miesięcy i są takim programem akceleracyjnym, który pozwala startupom spotkać się z mentorami, uzyskać wiedzę, poprawić ich model biznesowy, poprawić ich strategię wyjścia na produkt. I oczywiście są fundusze venture capital. Jak mówię, bardziej, że na rynku polskim mamy do czynienia bardziej z butikami inwestycyjnymi, z funduszami mikro. Venture capital, czyli inwestorzy, którzy zbierają kapitał od osób trzecich i są zarządzane przez profesjonalnych menadżerów, a celem ich jest uzyskanie jak najbardziej wysokiej rentowności z portfela produktów. Natomiast tak właśnie, zanim przejdziemy do tych kryteriów, chciałem taką powiedzieć historię. Historię pewnej spółki, którą wszyscy dokładnie znają i która fantastycznie pokazuje, w jaki sposób to finansowanie startupów się odbywa. I ten model jest obowiązujący wszędzie. To nie jest jakiś tutaj lokalny pomysł, tylko po prostu to działa na rynkach rozwiniętych. Jest taka firma, która nazywa się Facebook. Wystartowała, jak widać, taki szybki kalendarium, żeby czasu nie zabierać, 4 lutego. Po 3 tygodniach miała 6 tysięcy użytkowników. Byli to użytkownicy studenci Harvardu. Po miesiącu miała 10 tysięcy aktywnych użytkowników. Po 4 miesiącach miała 100 tysięcy aktywnych użytkowników. 34 uczelnie USA. Szybko mówiąc krótko, się rozprzestrzeniali. Po 6 miesiącach 200 tysięcy aktywnych użytkowników i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymamy się w tym miejscu, jesteśmy troszeczkę dalej, bo jest rok 2016. Każdy wie, jak wygląda Facebook, co robi, jak się od tego czasu zmienił. Natomiast Facebook był startupem. No i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy dalej. I teraz przejdźmy do tego modelu, jak to wyglądało od strony biznesowej. Koszty. Bo zawsze ze startupami, jak się rozmawia, wszyscy mają świetny pomysł, wszystko to, tylko nikt nie mówi o pieniądzach, ile to kosztuje. No nie? Także chciałem pokazać, jak to wyglądało koszty po stronie Facebooka. W pierwszych miesiącach koszty to było $85 przepraszam, w tych tysiącach, po tych wczorajszych miliardach, które padały, to mi się te od razu tysiące wrzucają, miesięcznie, gdzie mieli 10 tysięcy użytkowników. W lipcu, czyli w tym krótkim okresie, kiedy firma miała tylko 10 tysięcy kapitału własnego, mając 200 tysięcy użytkowników, głównym kosztem była opłata za serwery. Czyli w tym układzie, nie idąc w koszty, szukali rozwiązania jak najniższego, czyli mówiąc w skutku, dzierżawili serwery od firm trzecich. Przy tym poziomie nastąpiła inwestycja Marka Zuckerberga i jego rodziny, czyli mamy klasykę, gdzie występują family, fools, friends and fools, no nie? Czyli przyjaciele, rodzina. No i tak zwani głupcy, no mam nadzieję, że takich coraz będzie mniej. Przy czym też tutaj była inwestycja nie w marketing, nie w marketing, nie w ludzi, bo ludzie byli na pokładzie, tylko była inwestycja w infrastrukturę. Przy milionie użytkowników firma uzyskała pożyczkę. Pożyczkę tak zwaną, którą dość często finansuje się startupy, czyli dość często convertible notes, czyli pożyczka zamieniana na akcje pod warunkiem, że nastąpią pewne warunki. Jeżeli te warunki nie nastąpią, to ta pożyczka nie jest zamieniana na akcje. Po 4 miesiącach działania za firmę oferowano $10 milionów. Jak wyglądała strona przychodowa od początku? Bo to dość często, o czym startupy zapominają, to jest ta część, która nazywa się przychody. A jest taka prosta reguła, tak pokazują niektórzy, nie wiem, czy to widać, takie dwa palce, że to są przychody, a to są koszty. No nie? W związku z powyższym zawsze musi występować ta różnica, że przychody przewyższają koszty. Od początku powinny być przychody nawet drobne. W tym wypadku były drobne przychody z reklam. Wykorzystano doświadczenie zdecydowanie lepszych współpracowników. Pewnie Państwo widzieli taki film Facebook
o powstawaniu Facebooka, nakręcony na podstawie książki. Tam też właśnie się pojawił w pewnym momencie taki właściwy człowiek, który powiedział, no nie, kochani, to się nie tak robi, no nie, powinniście zrobić to trochę inaczej, trzeba zarabiać pieniądze. I takim był partnerem, był pan Parker z doświadczonej firmy Napster. Co się działo? Rosły koszty, ale jednocześnie rosły przychody, przy czym była zachowywana cały czas współmierność przychodów i kosztów, czyli po prostu nie leciliśmy w wariactwo, nie wydajemy nie wiadomo ile pieniędzy, tylko po prostu cały czas dbamy o to, że trzeba zarabiać. I klienci. Sukcesem niewątpliwie było to, że jednym z pierwszych klientów był Mastercard. Mastercard, który wykorzystał ten kanał do sprzedaży kart kredytowych wśród studentów, a jak Państwo zauważyli, mieli dość dużą grupę użytkowników, stąd też to była grupa docelowa bardzo ciekawa. No i pojawili się kolejni klienci, przy czym takim jednym, takim drobnym był taka firma Apple, przy czym przy konstrukcji umowy brzmiało też tak, no nie, że zapłacimy wam dolara od każdego, powiedzmy sobie, użytkownika, który coś nam będzie robił, natomiast też zastrzegli, że ale wynagrodzenie nasze nie będzie mniejsze niż, i tutaj jest podana kwota, 50 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli cały czas firma dbała o finansowanie. No później dołączyli znani reklamodawcy, jak to wygląda dzisiaj, wszyscy z grubsza rzecz biorąc wiedzą, no nie? Konkurencja. Też pytamy o tym, czy wiecie, jaka jest wasza konkurencja, bo dość często jest tak, że okej, mamy najlepszy produkt na rynku, wszyscy go potrzebują, nie mamy żadnej konkurencji. To jest nieprawda, no nie, bo zawsze ktoś nad takim pomysłem myśli, albo w tej części świata, albo w innej i wcześniej czy później go w stanie zrealizować. Podobnie było z Facebookiem. W tym czasie, kiedy Facebook raczkował, MySpace miał 5 milionów użytkowników. No mimo tego, jeśli chodzi o sprzedaż, Facebook był zdecydowanie bardziej agresywny. No, takie, bym powiedział, może trochę wydaje się niegrzeczne powiedzenie, że czasami lepiej być arogantem niż ignorantem. W związku z powyższym, no to troszeczkę takiej tej bezczelności biznesowej troszeczkę w tym biznesie jest potrzebne, ale bez przesady oczywiście, no bo ktoś może powiedzieć dziękuję panu, pani, nie chcemy więcej rozmawiać, no nie. I tak na zakończenie tej historii, to jest przed wejściem, przed wjazdem na kampus Facebooka w Dolinie Krzemowej. Taki no ładny szyld, jak widzicie, znajduje się na pięknej ulicy Hackerway 1. No ale co się znajduje z drugiej strony tej tablicy, no nie? To jest ten napis, no nie? W tym miejscu istniała firma Sun Microsystems, no nie? Też jakiś przykład, mówiąc krótko, dbałości o koszty. No po co, mówiąc krótko, wykorzystywać, wyrzucać coś, co istnieje? Odwróćmy to, no po prostu. Nikt z tyłu nie zagląda, no nie? Poszliśmy, każdy może zobaczyć. Jest to była siedziba Sun Microsystems, firma, która obecnie jest kupiona przez Oracle'a. I tak widzieliście na przykładzie tego przykładu Facebooka, no te wszystkie kryteria inwestycyjne tutaj są jak najbardziej atrakcyjne. No z punktu widzenia tych inwestorów, którzy inwestują na troszeczkę dalszym etapie niż ta faza seed, no to interesujące jest to, czy mamy atrakcyjny zespół, czy mamy atrakcyjny produkt, czy on już jest zweryfikowany, czy już jest po fazie proof of concept, proof of principle, że mamy silny zespół technologiczny, inżynierski, że mamy silny zespół interdyscyplinarny, a w szczególności mamy sprzedawców, jak również inne osoby, które są pożądane, jak na przykład projektanci, no bo wielokrotnie nie wystarczy grupa inżynierów, którzy coś wymyślą, bo to na ogół spółka czysto inżynierska, no niestety nie kończy dużym sukcesem, jeśli chodzi o rynek. Tak samo też jak wczoraj wspominałem, a dzisiaj to powtórzę, że fundusze Venture Capital nie inwestują w pakiety większościowe, nie inwestują w pakiety zbliżone do 50%+, tylko inwestują raczej w mniejsze pakiety, chcąc zostawić miejsce na kolejne rundy finansowania, na kolejnych partnerów, którzy wejdą z większymi pieniędzmi. No jak to jesteśmy przy, tak troszeczkę prowokacyjnie, wychodząc z wczorajszego, bym powiedział tak, nie pytajmy, jesteśmy tutaj środowiskiem startupowym w pewnym sensie, jest pan prezydent, że nie pytajmy, co my możemy zrobić dla miasta Wrocław, zapytajmy, co Wrocław może zrobić dla nas. No nie? To zdjęcie, które widzicie w prawym państwem głowym, to jest taki piękny przestrzeń, taka piękna wspólna przestrzeń, która istnieje w Bostonie. Cambridge Innovation Center, zorganizowane przy wspólnym udziale miasta, przedsiębiorców, uczelni, które są w Cambridge, które są w Bostonie, czyli Cambridge, Harvard, które są dość mocno znane i przy okazji, tworząc takie wspólne miejsca i coworkingowe, czy miejsca dla akceleratorów i akceleracji, taki jest drobny wskaźnik, zostało wygenerowane 6 tysięcy, tylko w jednym akceleratorze, 6500 ponad miejsc pracy.
To też pokazywałem wczoraj, ale natomiast chcę tutaj to jeszcze dla tych, co nie byli, pokazać, jak to powinno modelowo wyglądać współpraca, czyli mamy trzy elementy, które powinny występować, gdzie mamy sektor prywatny, czy generalnie gospodarkę w Polsce, było mówione wczoraj wiele o udziale spółek Skarbu Państwa. Spółki Skarbu Państwa też są mile widziane jako inwestorzy, tylko też zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o PKB Polski, no to spółki Skarbu Państwa generują 20% tego PKB, natomiast pozostałe 80% generowane jest przez firmy małe, średnie i duże prywatne, które są w rękach prywatnych, także te programy powinny być dyktowane. Rząd, czy agendy rządowe, czy władze lokalne, no bo to też w tych kategoriach możemy w tym układzie na to patrzeć, też są istotnym elementem tej układanki. I oczywiście uniwersytety, wyższe uczelnie, które są kuźnią i pomysłów, i talentów, i wiedzy, i należy to wszystko połączyć w jedną całość. Co mamy? Tak jak tutaj powiedzieliśmy sobie, że mamy silny środek akademicki, że mamy wiodące centra technologiczne, o których już była mowa, czyli Wrocławski Park Technologiczny, który jest najwyżej oceniany w Polsce. Mamy IT+, mamy interesujące firmy technologiczne, mamy wiele inicjatyw oddolnych i tak dalej, i tak dalej. Czego nie mamy? Czego nie mamy, o którym też było wspominane, które dzisiaj tutaj też, no bardzo mi się podobała. No Michał wszedł najbardziej startupowo ubrany z towarzystwa, ja stąd zdjąłem marynarkę, żeby trochę inaczej wyglądać, bo to na ostatniej konferencji startupowej, na której były krawaty i marynarki, to była tak zwana fintechowa, gdzie ludzie od finansów siedli, oni to z definicji w garniturach chodzą, chociaż ci, którzy przyszli prezentować swoje pomysły, byli w tych zwanych wyciąganych swetrach. No i bym tak powiedział, takie trochę adresując, skoro żebyśmy tak wyszli z tego spotkania z pewnego rodzaju no, żądaniami. Dlaczego mielibyśmy nie żądać pewnych rzeczy, które należałoby w naszym mieście, chcąc budować to środowisko startupowe, zrobić? Wczoraj w drugiej części konferencji występowała pani przedstawiciel Urzędu Miasta Poznań i no muszę powiedzieć, że z prawdziwą przyjemnością słuchałem, co pani mówi. Troszeczkę też byłem lekko zasmucony, że w pewnych tematach Poznań i inne miasta nas wyprzedziły, ale to wcale nie oznacza, że my tego nie możemy nadrobić. Stąd też to, czego niewątpliwie potrzebujemy, no to coś było wspomniane, takiej wspólnej przestrzeni, gdzie te wszystkie środowiska mogłyby się spotykać. Ja wiem, że takie pomysły i lokalizacje gdzieś w głowie władz miasta występują. Część takich imprez od czasu do czasu odbywa się w pięknej lokalizacji Bar Barbara. Jest to fantastyczna lokalizacja, jeśli chodzi o miejsce takich spotkań. Znaczy, mam nadzieję, że nie będzie tylko forma prezentacyjna, ale również będzie coś ad vocem, że pan prezydent będzie mógł się na przykład odnieść do tego i jakieś pytania z sali, żeby mogły jeszcze być zadane. Być może niekoniecznie łatwe, ale ponoć nie ma trudnych pytań, są tylko trudne odpowiedzi na pytania. No i gdzie byśmy mogli się tak naprawdę spotkać, gdzie będzie no, tania kawa, dobra kawa. Chciałem tak przypomnieć, że takie oprogramowanie Java powstało przy piciu kawy. No nie? Akurat pili markę Java no i nazwali swoją firmę Java i oprogramowanie Java używane jest przez znakomitą większość programistów w dzisiejszym czasie. Tak samo miejsca, gdzie no, w luźnej atmosferze, gdzie ludzie się spotykają i rozmawiają ze sobą, gdzie można się napić i taniego piwa, no tudzież gdzieś miejsce dla sponsorów, czy w czasie takich, no już nie chcę powiedzieć, że klasycznie piwo i pizza, jak to na startupowych imprezach wygląda, no ale dlaczego nie, skoro tylko to może powodować, że ta wymiana myśli i będzie się tworzyła. Tak samo było mówione o przestrzeni coworkingowej, przy czym no, przestrzeń coworkingowa w rozsądnej cenie i w rozsądnej lokalizacji. Mamy część takiej przestrzeni w parku technologicznym, natomiast firmy, które tam są i które są już troszkę dłużej, no to nie jest to cena na rynku najniższa. No, nie bym powiedział, że to jest cena normalna, rynkowa i płaci się już za lokalizację. No, czyli w związku z powyższym nie jest to cena dla firm, które startują, które chcą popracować i potrzebują mieć to przysłowiowe jedno biurko. No i tam troszeczkę jesteśmy, powiem tak, to już jest tak fajne i tak duże, że tam się można pogubić. No raz próbowałem znaleźć jedną firmę, no to pan portier nie dał rady. No nie, także tutaj musiałem dopiero się zadzwonić, aż ktoś po mnie przyjdzie. Natomiast mamy WPT,
powinniśmy korzystać z jego zasobów, ale oprócz tego no, potrzebujemy jeszcze tą część pośredniczącą, która będzie niezależna w pewnym sensie od tych wszystkich jednostek, które mieliśmy, czyli uniwersytety, firmy itp. itd. To, co powinniśmy jeszcze no, tutaj no, żądać, prosić władze miasta, żeby no, tutaj te wspólne programy, że jeżeli mamy ciekawe firmy we Wrocławiu, no to zróbmy wspólną misję gospodarczą. Jestem w Las Vegas na CES-ie, spotykam fajną firmę z Polski. Skąd jesteście? Z Wrocławia, ja też. No i fajnie jest, no bo spotkaliśmy się w Las Vegas, no nie? Wierzcie mi, wiele firm, które znam, spotykam za granicą, a nie mogę ich spotkać nigdy we Wrocławiu. No, aż się prosi, mówię, miejsce spotkań, tam gdzie ludzie chcieliby spotkać się z tymi, które mają jakieś pomysły. No i co dalej? No i tutaj to, co było w swoistej tablicy ogłoszeń, o czym mówiąc, tam jesteśmy w realu, z jednej strony spotykamy się twarzą w twarz, ale też byśmy w wirtualu, gdzie rzeczywiście ta informacja jest ogólnie dostępna, jeden punkt informacyjny. To taki przykład chciałem pokazać, jak to robią inni. No, to jest taka właśnie, akurat wracamy do Bostonu, Cambridge Innovation Center, gdzie jest tablica, co się dzieje w tym tygodniu. Jak już wczoraj wspominałem, taki tam wskaźnik jest, ileś kubków wypitej kawy miesięcznie, to jest jeden ze wskaźników efektywności działania i tym podobne historie. No i gdzie ta tablica się znajduje, to nie? Można uzyskać fantastyczną informację. No nie wiem, jak to wygląda w damskiej toalecie, nie byłem, ale myślę, że ten temat też jest rozwiązany. No i tak na koniec chciałem tak to podsumowanie, jeśli to można powiedzieć troszeczkę jako osoba starsza, trochę funkcjonująca i trochę w biznesie działająca, kilka takich no, dobrych rad może dla startupowców i firm, które zamierzają startować, czyli działając lokalnie, myślcie globalnie. Nie można, mówiąc krótko, w tej chwili robić ciekawego produktu. Dzisiaj mieliśmy przykłady produktu do rozwiązania komunikacji. To nie jest produkt na rynek polski jeszcze. To jest rynek, który na rynku polskim może być przyjęty, natomiast wcześniej on na pewno będzie miał szansę zaistnieć na rynkach bardziej rozwiniętych. Także opracowując produkt, od razu go twórzcie w wersji międzynarodowej. Tak, żeby, mówiąc krótko, był możliwy do prezentowania, do sprzedaży. Jak piszecie program i kod, piszcie go od razu po angielsku. Nikt nie chce słuchać, mówiąc krótko, po polsku. Na polski zawsze zdążycie przetłumaczyć. Piszecie prezentacje i aplikacje, piszcie za tak zwanym języku Palo Alto, no nie? Czyli ktoś, kto ten projekt ma trafić do Krzemowej Doliny, żeby każdy, kto tam go czyta, zrozumiał, a nie, a gdzie tu jest jakaś informacja. Jest schemat, słuchajcie, no to można pewnie sobie czytać. Czytajcie, wiele jest publikacji, które się ukazują. Co prawda ostatnio więcej jest piszących książki niż czytających, no ale mam nadzieję, że to środowisko akurat tutaj, które się znajduje, więcej czyta, a pisze tylko ciekawe tematy. Jedźcie od razu za granicę. Macie ciekawy temat, ciekawy produkt, który jest nowatorski. Miasto bardzo chętnie, proof of concept, bardzo chętnie, ale od razu myślcie o tym, że tu robimy proof of concept, dalej jedziemy za granicę, bo tam jest rynek rzeczywisty. Startujcie w wielu pitchach, konkursach. Nie ma tu się co zniechęcać. Wielokrotnie może się okazać, że z jednego pitcha wyjdziecie no, źle ocenieni. No. Każdy następny pitch, każde następne wystąpienie będzie zdecydowanie lepsze, czegoś się zdecydowanie nauczycie. No i pamiętajcie o tym, że sprzedaż. Musicie mieć, mówiąc krótko, ludzi od sprzedaży, bo produkt jest dla kogoś, a nie tylko i wyłącznie, że ma być to ciekawe rozwiązanie. I taka myśl na koniec jeszcze, że lepiej z grubsza się mylić, niż mieć perfekcyjnie rację. Czyli robiąc produkty, nie starajcie się zrobić no, idealnej wersji do końca. Nie, zróbcie tą wersję beta, idźcie na rynek, posłuchajcie klientów, co mają do powiedzenia. Dość często może się okazać, że klient mówi wam tak, no nie, ja tego nie potrzebuję. W wielu produktach czy programach widziałem, że 80% funkcjonalności nikt nie potrzebuje i nie wykorzystuje. Dziękuję bardzo. To teraz może ja pana prezydenta, ad vocem bym wywołał. Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność reprezentować jeden z podmiotów europejskich, Europejską Agencję, która zajmuje się kilkoma rzeczami, między innymi przedsiębiorczością, wsparciem startupów, greenfieldów i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Czym my tak naprawdę jesteśmy? Jesteśmy jedną z największych inicjatyw
europejskich, jaka powstała w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, który w 2010 powstał, a zamysłem jego było stworzenie w Europie czegoś takiego jak MIT w Stanach, czyli zbioru najlepszych instytucji badawczych, naukowych, centrów rozwoju, firm i różnych instytutów, które mają za cel budowanie nowego innowacyjnego społeczeństwa, startupów, edukowanie ludzi, tak aby Europa stała się coraz większą potęgą zarówno gospodarczą, intelektualną, jak i w zakresie przedsiębiorczości. Specjalizacja, w której my się obracamy w ramach Climate Kicku, są to tak zwane czyste technologie bazujące na technologiach związanych z klimatem, z rozwojem gospodarki niskoemisyjnych, odnawialnymi źródłami energii i wszystkimi elementami, które mają bezpośredni wpływ na adaptację i mitigację do zmian klimatu. Mamy trzy główne zakresy działań. Pierwszym z nich są projekty innowacyjne, które zmieniają rzeczywistość w praktyce, które są dedykowane zarówno do miast, jak i do podmiotów, do instytucji, które wdrażają nowe produkty, rozwiązania, jak i do startupów. Mamy filar przedsiębiorczości, który składa się z konkursów, grantów i szkoleń budujących zarówno świadomość z zakresu przedsiębiorczości, dających praktycznie narzędzia dla młodych, kreatywnych ludzi, dla wszystkich kreatywnych ludzi, którzy chcą stworzyć własne podmioty, własne startupy, firmy, które chcą iść tą drogą nie tylko pracy dla kogoś, ale tworzenia samemu własnych rozwiązań. Stymulujemy rynek studentów, absolwentów, doktorantów, jak i dowolnych innych podmiotów, które zaczęły już działać na własny rachunek. Mamy też projekty edukacyjne, które zarówno od strony merytorycznej budują wiedzę z zakresu klimatu, jak i dają narzędzia praktyczne, przeważnie dla młodych ludzi w zakresie budowania własnego biznesu, przygotowania biznesplanów, przygotowania analiz, które pozwolą w praktyce stworzyć i uruchomić skutecznie swój własny biznes. Jak my to praktycznie robimy? Ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem, które zbiera głównych partnerów najbardziej aktywnych z Europy, mamy również w Polsce partnera, który odpowiada za filar przedsiębiorczości. Jest to Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, która koordynuje działania z zakresu przedsiębiorczości. I mamy dwa rodzaje działań, o których za chwileczkę powiem. Climate Launchpad, do którego też zapraszam i startupy, i early stage tak zwane pomysłów, jak i akcelerator, który daje możliwość uzyskania grantów. W tym roku mamy około 80 tysięcy na lokalny polski etap, plus do 250 tysięcy w europejskich systemach. Czym my się tak naprawdę zajmujemy od strony merytoryki? Ponieważ zmiany klimatyczne są bardzo szerokim zakresem. Startupy, które wspieramy i które oczekujemy, że będą aplikować o finansowanie z naszej strony, będą się zajmować zarówno odnawialnymi źródłami energii, ochroną klimatu, z zakresami i tematami energetycznymi związanymi też z efektywnością energetyczną, budownictwem, zrównoważonym transportem i optymalizacją transportu, systemami optymalizacji produkcji, zarówno przemysłowej, jak i cyklu życia produktów, stricte powietrzem i projektami związanymi bezpośrednio z klimatem, ale również rolnictwem, lasami i wszystkimi dziedzinami pokrewnymi, które wpływają bezpośrednio na emisję zanieczyszczeń, na emisję dwutlenku węgla do powietrza. Ogólnie można powiedzieć, że większość projektów, z którymi się stykamy, mają mniejszy lub większy wpływ na odnawialne źródła energii, na klimat, na te zakresy, które pokrywamy. Więc bardzo wiele zakresów tematycznych wchodzi w zakres tego, co my jesteśmy w stanie finansować. Mamy dwa rodzaje konkursów. W tym roku jeszcze oba są otwarte nabory. Pierwszy z nich to jest Climate Launchpad, w którym mamy nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro, pierwszą, później jest 5 tysięcy i 2,5 tysiąca za trzecie miejsce i 5 tysięcy za drugie miejsce. Jest to ogólnoeuropejski konkurs działający w 25 krajach na tak zwany early stage, gdzie mamy pomysł i chcemy go przygotować do inkubacji. Drugi projekt jest już bardziej zaawansowany, jest to projekt akceleracji, który daje bezzwrotne granty. Te granty mogą być od 5 tysięcy tak naprawdę do 100 kilkudziesięciu tysięcy euro w dwóch, trzech fazach
rozwoju. Są to granty bezzwrotne na startupy, które działają do 36 miesięcy bądź jeszcze nie zostały założone. Climate Launchpad, już o nim wspomniałem, jest to największa inicjatywa budująca wiedzę dla młodych ludzi z zakresu, w jaki sposób budować przedsiębiorczość, w jaki sposób operacyjnie przygotować się do założenia startupu, z jakimi papierami pójść do inwestora, do funduszu, jak przygotować zakresy tematyczne, które są niezbędne do funkcjonowania każdej podstawowej spółki. Dlaczego jest to ważne? Bo to nie jest projekt polski. My mamy 25 krajów w ramach tego projektu, najlepszych coachów z całego świata, zarówno Silicon Valley, jak i z Imperial College, z ETH Zurich, ludzi, którzy swoimi rękami przepuścili kilkadziesiąt, co najmniej każda z tych osób, startupów. Większość z tych startupów jest obdarzona dużym sukcesem, niektóre dochodzą do kilkuset milionów kapitalizacji w perspektywie kilku lat, dwóch, trzech lat. I mamy takich przykładów wiele. Z Polski mamy przykłady dochodzące do 5 milionów euro kapitalizacji po dwóch latach. To jest najlepszy wynik jak na razie, z którym mieliśmy do czynienia. Natomiast ogólnie o startupach polskich jeszcze za chwileczkę powiem. Dlaczego jest to fajne i proste i niezbędne do tego, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu? Ponieważ pokazujemy na konkretnych przykładach, case'ach nie tylko polskich, ale europejskich, gdzie popełnia się błędy, jakich elementów należy uniknąć, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo naszego sukcesu. Dużo informacji, która było pokazywanych na prezentacji mojego przedmówcy, przekuwamy w konkretne case'y pokazujące, dlaczego cash flow jest ważny, dlatego wzrost sprzedaży, czy w ogóle sprzedaż jest kluczowym elementem przy ocenie projektu, dlaczego sama wiedza ekonomiczna, prawna też jest bardzo ważna po to, żeby zabezpieczyć wartości intelektualne i formę działania takiego startupu. Więc tych wszystkich informacji jesteśmy w stanie się dowiedzieć od najlepszych ludzi z Europy. Mamy około 360 miejsc w ramach Launchpada, Climate Launchpada. Aplikacje do tego projektu przechodzą też zarówno przez stronę Climate Kiko, jak i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Aglomeracji. Tu mamy kilku naszych zwycięzców z 2015 roku. Zaraz powiem o ich inicjatywach. Generalnie mamy około 30 ciekawych startupów, które funkcjonują już na rynku europejskim. To jest Jacek, który stworzył na przykład ciastka z owadów. Jest to o tyle ciekawe, że on już ma rynek zbytu, rozwija swoją spółkę. Mamy Magdalenę z tego roku również, która stworzyła ekoprzewodnik miejski, czyli wirtualną aplikację zarówno po miastach europejskich, jak i dodatkowych wartościach, które taki przewodnik sam sobie daje. Tegoroczny finał Launchpada jest w Tallinie, bo jest to projekt europejski, czyli w Estonii. O tyle jest to ciekawe, że Estonia jest tak naprawdę świetnym przykładem państwa, a Tallin świetnym przykładem miasta, które działa praktycznie jak startup. W momencie, kiedy uruchamialiśmy działania w Estonii, w ciągu dwóch dni byliśmy w stanie porozmawiać z osobami na poziomie narodowym, wicepremiera, którzy podejmują jednoosobowo tak naprawdę zakresy działaniowe, aby estymować potencjalne korzyści, które wynikają z powoływania startupów. Z oficjalnych informacji jest na przykład, to jest informacja ważna i dla miasta, i dla kraju, że ostatnie 2,5 roku powołanych startupów w Estonii wygenerowały już około 118 milionów wpływów z podatków. Więc to jest czysta maszyna do budowania miejsc pracy, do budowania też przychodu lokalnego w kraju, więc inwestowanie w projekty, które mają wpływ na kreowanie przedsiębiorczości na poziomie krajowym, są kluczowe dla budowania i PKB, i świadomości, i rozwoju intelektualnego, i reindustrializacji Europy. Więc bardzo jesteśmy też zadowoleni, szczęśliwi, że odpalamy finał formalnie w Estonii, w Tallinie, gdzie bardzo dużo ciekawych technologii też powstaje. Drugi projekt, dużo większy, który już nie jest na tak zwanym podstawowym stage'u zaawansowania, to jest akcelerator Climate Kika. Program grantowy do 80 tysięcy euro granty w wersji krajowej. Aplikujemy o te pieniążki
do komisji, która ocenia je na poziomie krajowym. Najlepsze startupy, które z Polski zostają dofinansowane, biorą udział w finałach międzynarodowych i konkurujemy wtedy z 12 innymi państwami i startupami z tych państw o główne nagrody. Jest to o tyle ciekawe, że działamy w ekosystemie europejskim, który dość ma dobre, bym powiedział, praktyki w kreowaniu startupów, w politykach wspierania, budowania dodatkowych wartości, ponieważ mamy Szwajcarów, mamy Niemców, mamy cały zespół ludzi z Silicon Valley, który wspiera te projekty i proces dodatkowych wartości dla startupów, które później odnoszą sukcesy rynkowe. Więc nabory są otwarte, a korzystamy z najlepszych ludzi, którzy przy okazji w drugiej, w trzeciej fazie inkubacji też inwestują dodatkowe finanse w te startupy, które my już na podstawowej, pierwszej, drugiej fazie finansujemy. Dodatkowo to, co jest bardzo ważne i to, co po rozmowach z większością funduszy w Polsce stwierdziliśmy, że jednym z najważniejszych problemów wstrzymujących rozwój od strony ludzkiej jest wiedza ekonomiczna, wiedza z zakresu biznesu, kreowania wartości, zarządzania, operacyjnej doskonałości. I my tego typu szkolenia w skali europejskiej organizujemy dla około 560 ludzi rocznie, nazywają się masterclasses, z których też w ramach tych grantów, które dajemy, jesteśmy w stanie sfinansować. Więc same pieniądze w sobie nie są kluczowe, bo nawet jeżeli damy pieniądze młodemu startupowi, który nie ma też wiedzy, na co powinien je operacyjnie wydać, żeby ta firma stabilnie funkcjonowała, to tutaj dostaje też najlepszą wiedzę od ekspertów, od praktyków biznesu, którzy wiele startupów założyli, w jeszcze większą ilość zainwestowali, więc naprawdę wiedzą, jak to funkcjonuje. Grantobiorcy. O startupach, które sfinansowaliśmy, ja mogę godzinami opowiadać. Mogę Państwu powiedzieć o kilku fajnych przypadkach, które dostały od nas granty. W większości przypadków to są firmy, które już działają nie tylko na rynku polskim, ale na rynku europejskim. Zarówno unikalne systemy do prania, suszenia, które zużywają 40% mniej energii. Nowe technologie impregnacji fotowoltaiki, która ogranicza konieczność mycia, czyszczenia, zwiększa efektywność wynikającą z przeważnie zabrudzenia i zabrudzeń atmosferycznych. Mamy system dofinansowany też ograniczenia zużycia energii w projektorach kinowych o 30%. Mamy systemy wsparcia transportu miejskiego w formie aplikacji. Tych technologii jest multum. Mamy nawet ludzi, którzy stworzyli unikalny katalizator do spalin spalania biomasy, który też jest wyprzedzeniem tak naprawdę rynku, bo za chwilę jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli też konieczność oczyszczania spalin z spalania biomasy. A więc tych rozwiązań jest bardzo, bardzo dużo. Z najciekawszych branż, w których funkcjonujemy, to zgodnie ze slajdem można powiedzieć, że mamy odnawialne źródła energii. To jest dominująca dziedzina, w której startupy do nas trafiają. Później są efektywności energetyczne i generalnie projekty energetyczne, transport, social media i internetowe aplikacje, wzornictwo przemysłowe. To są te główne zakresy, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, które pokrywają tak naprawdę około 90% startupów, które do nas trafiają. Porównanie kwotowe, czym się różnią dwa poszczególne projekty, które koordynujemy. Jeden dla early stage, bazujący bardziej na budowaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji i przygotowania się do aplikowania o sensowne środki. I drugi element, czyli program grantowy akcelerator, czyli jeżeli już mamy biznesplan, mamy demonstrator, chcemy już sformalizować te projekty, które i pomysły, które już mamy w głowach dopracowane, to możemy aplikować o granty. Na poziomie krajowym w tym roku będzie 4 granty do 20 tysięcy. Może być tak, że będzie większa kwota niż 20 tysięcy, a jeżeli biznesplan będzie wymagał mniejszej kwoty niż 20 tysięcy, może to być też 5, 10, 15. Aplikujemy o konkretną kwotę z informacją, na co konkretnie chcemy przeznaczyć środki. Więc jeżeli komisja uzna, że to jest za mało, może dać 30, a jeżeli uzna, że jest za dużo, może powiedzieć, że 10 jest wystarczającą kwotą. Dopasowujemy do realnego zapotrzebowania i określenia konkretnego produktu czy rozwiązania, które ma być efektem tego
grantu. Zależy nam na sukcesach, bo te startupy, które w Polsce powołujemy, aplikują też o kolejną, drugą, trzecią transzę finansowania na centralnym poziomie i konkurują z kilkunastoma krajami. Około 130-140 startupów powołujemy w skali roku. Mamy patronat honorowy nad projektami od Ministerstwa Rozwoju, czyli jest to idealnie dopisujący się element do strategii Startup Poland, czyli innowacji budowania przedsiębiorczości, więc korzystamy też z możliwości wsparcia i dania jakby naszego feedbacku na temat, jak powinno wyglądać planowe rozwiązanie z wdrożeniem na rynku polskim. I ostatnia informacja, dość istotna. Mamy do końca czerwca jeszcze rekrutację do projektu Pioneers into Practice. To jest dla osób, które myślą o założeniu startupu, które chcą na podstawie doświadczenia, wiedzy i wyjazdu, to jest taki plan mobilności, wyjechać na implementację na miesiąc za granicę do jednego z 300 partnerów, którymi dysponujemy w Europie. I dzięki temu mogą z naszym finansowaniem pozyskać wiedzę, umiejętności potencjalnego odbiorcę, czy dowiedzieć się, w jaki sposób można kreować innowacje, można stworzyć własny podmiot, można wprowadzić innowacje do instytucji, do firmy, w której sami funkcjonujemy. W tym projekcie już ponad 1000 osób w skali europejskiej brało udział. W Polsce mamy jeszcze chyba 11 miejsc na ten moment do zagospodarowania, więc zachęcam również do aplikowania. Wszystkie te informacje na stronach Climate Hika Państwo oczywiście znajdziecie. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy. Cezary Wilkowski, Climate Kick. Dziękuję bardzo. A teraz o tym szerzej Edyta Peters, EIT Plus Wrocław. Jak to się robi w Wrocławiu? Witam wszystkich Państwa serdecznie. Chciałam powiedzieć dzisiaj krótko, mam nadzieję konkretnie, o tym, w jaki sposób EIT angażuje się i chce się angażować w tematy startupowe, w jaki sposób możemy finansować i wspierać startupy. Generalnie, zanim przejdę do meritum, chciałam powiedzieć dwa słowa o samym EIT, bo myślę, że wielu z Państwa wie, czym jest EIT, ale może jednak nie wszyscy. Więc EIT jest to organizacja, którą określamy jako RTO, czyli Research and Technology Organization, pierwsza tego typu organizacja w Polsce, która ma swoje prototypy w postaci Fraunhofera, VTT czy Technaliów. Jest to spółka powołana do życia w 2007 roku przez miasto Wrocław i 5 największych wrocławskich uczelni, która generalnie jest dedykowana do współpracy z przemysłem. Wszystko, co robimy w EIT, ma na celu trafić w którymś momencie do przemysłu, być opracowane na potrzeby przemysłu, być przygotowywane we współpracy z przemysłem. Także czy są to granty, które realizujemy, czy są to projekty, czy są to analizy, to wszystko odbywa się właśnie przy udziale przemysłu. Dodatkowo dzięki temu, że uzyskaliśmy olbrzymi grant na infrastrukturę badawczą, mamy bardzo dobre jakby warunki do tego, żeby tą współpracę z przemysłem prowadzić. Specjalizujemy się w tematach biotechnologicznych i nanotechnologicznych, chociaż od niedawna zaczynamy rozwijać także dość mocno tematy surowców strategicznych oraz klimatu i energii. I teraz już przechodząc jakby do głównego tematu. Czego mogą potrzebować startupy? Jeżeli przeanalizujemy sobie potrzeby startupów, będziemy w stanie przygotować jakąś, mam nadzieję, sensowną ofertę do tego, żeby móc je wspierać. Oczywiście startupy potrzebują finansowania, potrzebują też pewnej przestrzeni do działania. Tutaj może zaznaczę, że w przypadku EIT, ze względu właśnie na naszą specyfikę, na nasz fokus jakby i na to, czym dysponujemy, skupiamy się raczej na startupach technologicznych, które potrzebują, najogólniej mówiąc, jakieś laboratorium, pewnego rodzaju sprzętu, technologii do tego, żeby rozwijać swoje produkty. I do takich też startupów głównie jakby chce wspierać i współpracować EIT.
Więc jeżeli mówimy o technologiach, to takim startupom może też na pewno przydać się wsparcie takie już stricte merytoryczne w postaci aparatury, możliwości wykonania pewnego rodzaju analiz, czy też nawet outsourcowania części prac badawczych, czy jakieś doradztwo technologiczne. To wszystko to są rzeczy, które w EIT jak najbardziej możemy startupom oferować i w sumie nawet głównie chcemy na to kłaść nacisk. Poza tym oczywiście wsparcie biznesowe, wsparcie organizacyjne i też możliwość jakby nawiązywania kontaktów, z których też pewnie dużo dobrych rzeczy pozytywnych wychodzi. Jeżeli chodzi o finansowanie, to w tej chwili dysponujemy, czy realizujemy projekt, właściwie to on już jest w okresie trwałości, projekt Akcelerator EIT+, który jest de facto takim funduszem zalążkowym. Oprócz tego chcemy jakby aplikować o kolejne środki na finansowanie startupów. Bridge Alpha, o którym możecie Państwo przeczytać w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu, ale też planujemy jeszcze kolejne aplikacje pośrednio. Tutaj tak jak Cezary Lejkowski wspominał, współpracujemy także z KIC-ami. Pośrednio zwracając się do nas można też uzyskiwać jakby takie dofinansowanie od KIC-ów i od innych różnych inwestorów, z którymi współpracujemy. Także EIT może być takim jakby dobrym punktem kontaktowym, takim jakby integratorem, pośrednikiem w poszukiwaniu finansowania. Jeżeli chodzi wprost o nasz akcelerator, jest to fundusz, który działa od 2009 roku w ramach działania 3.1 POIG i w ramach akceleratora finansujemy spółki, które działają powiedzmy na styku czy jakoś tak interdyscyplinarnie między tymi czterema wymienionymi branżami, czyli ICT, bio, nano i energia. Zrealizowaliśmy do tej pory 14 inwestycji, z 5 z nich już wyszliśmy, z czego 4 z zyskiem. Generalnie nasze dofinansowanie na jeden startup może wnieść maksymalnie do 200 tysięcy euro. Raczej staramy się to finansowanie przyznawać w transzach powiązanych z realizacją kamieni milowych. Maksymalna ilość udziałów, którą EIT może objąć w zamian za to dofinansowanie, to jest 49%. Nie zawsze absolutnie to jest ta maksymalna jakby ilość udziałów, ale nie możemy jej przekroczyć. Co istotne, nie finansujemy naszych jakby pomysłów naszych własnych pracowników, stąd musimy się jakby rozglądać dość mocno na rynku i poszukiwać pomysłów poza EIT. To jest portfolio spółek, które założyliśmy. Tych 5, o których wspominałam, w których już wyszliśmy, to jest Numed, Incuvo, Infermedica, Boss Liquidata i Lipid Systems. I ze środków sprzedanych, uzyskanych ze sprzedaży udziałów w tych spółkach, mamy środki na kolejne inwestycje, na tak zwane reinwestycje. W tej chwili tak naprawdę z końcem kwietnia zakończyliśmy pewnego rodzaju rekrutację do kolejnej preinkubacji, czyli do takiego powiedzmy przyglądania się pomysłom na startupy i zastanawiania się, który z nich warto dofinansować, pracy też z tymi pomysłodawcami. Natomiast co do zasady, ten nabór odbywa się w sposób ciągły, tylko po prostu możliwość sfinansowania startupu jest uzależniona od tego, czy akurat będziemy posiadać środki jakby odzyskane ze sprzedaży wcześniejszych spółek. Ponieważ jest dość duże zainteresowanie, nawet dzisiaj tutaj na konferencji spotkałam się z kilkoma osobami, które jeszcze bardzo chętnie zaaplikowałyby do tej jakby zakończonej niejako preinkubacji, to oczywiście jest taka możliwość, przy czym ponieważ chcielibyśmy już się skupić na analizie tych pomysłów, które wpłynęły, to jeżeli ktoś jest jeszcze zainteresowany, to proszę, żeby zajrzał na stronę EIT. W zakładce dotyczącej projektu Akcelerator jest formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić i przesłać bądź na mój adres kontaktowy, który będzie podany na końcu prezentacji, bądź na ogólny adres Akceleratora, ale generalnie wszystkie informacje, które są do tego potrzebne, są podane na stronie internetowej. Okay. Czyli przechodząc do kolejnego kroku, mamy finansowanie, teraz startupy potrzebują jakiegoś miejsca, w którym się mogą zlokalizować. My oferujemy do tego nasz kampus i przestrzeń, która tam dla startupów jest też jak najbardziej zarezerwowana. Oczywiście, tak jak to już kilkukrotnie pojawiały się na sali głosy, że lokalizacja kampusu Pracze może jest nie do końca szczęśliwa, ponieważ rzeczywiście jest on położony dość mocno poza miastem.
ale ja uważam, że w niektórych przypadkach może być to wręcz zaletą, ponieważ jest bardzo dobra komunikacja z kampusem Pracze. Można tam dojechać pociągiem w kilkanaście minut z centrum. Jest też całkiem niezły dojazd samochodem, jest dobra lokalizacja blisko obwodnicy, więc jakiś, że tak powiem, wylot z miasta też z kampusu nie jest trudny. Generalnie posiadamy na terenie kampusu cztery budynki wyposażone w 40, czy w których znajduje się 40 laboratoriów, mocno nafaszerowanych sprzętem, bardzo zaawansowanym, wyspecjalizowanym, z którego startupy mogą korzystać. Chcemy, aby to pomimo tej dość dużej odległości od centrum było miejsce, kampus Pracze był miejscem spotkań nauki z biznesem. Jeżeli chodzi o sam wynajem powierzchni dla startupów, to oczywiście jesteśmy tutaj, staramy się być jak najbardziej elastyczni i oferujemy bardzo różne możliwości. Można wynająć samo laboratorium praktycznie niewyposażone, można wynająć laboratorium wyposażone w podstawowe meble, podstawowe urządzenia laboratoryjne, ale też w miarę ich dostępności, ponieważ mamy jakby pewien zasób urządzeń, które czekają na jakby ich przejęcie przez startup czy przez firmy. Można od nas wypożyczyć jakby taki sprzęt. Oczywiście oprócz samych laboratoriów oferujemy też przestrzeń biurową, która jest też jak najbardziej potrzebna i różnego rodzaju sale konferencyjne, jakiś chill out room, kuchnie. Niedługo mamy nadzieję, że będzie też kantyna. Także zaczyna to rzeczywiście przypominać jakiś taki w miarę samodzielny kampus, który miejmy nadzieję niedługo będzie, no może tętnił życiem, to może jeszcze trochę dalej niż niedługo, ale do tego będziemy dążyć. I teraz to, co tak naprawdę chyba jest najbardziej unikatowe, jeśli chodzi o EIT, co może ono zaoferować startupom, czyli wszelkiego rodzaju usługi analityczne, pomiary, prace badawczo-rozwojowe, doradztwo technologiczne. Dzięki temu, że mamy na pokładzie świetnych naukowców, którzy też są często młodymi ludźmi i rozumieją jakby takie podejście, jakie mają startupy do biznesu, mogą oni wspomagać startupy w opracowywaniu technologii produktów. Zakładamy, że startupy czy startupowcy, pomysłodawcy mają pewną ograniczoną wiedzę. Nawet jeżeli to jest jakiś zespół, to on niekoniecznie ma wszystkie kompetencje, które są na pewno potrzebne do opracowania czy rozwijania produktu. Wobec czego my oferujemy to jako, powiedzmy, taką usługę. Mamy świetną, tak jak już wspomniałam, nowoczesną aparaturę. Część naszych laboratoriów jest w trakcie akredytacji, także w przypadku niektórych technologicznych startupów to też ma bardzo duże znaczenie. I co może też istotne, oprócz tego, że mamy kompetentnych naukowców, mamy też cały zespół rozwoju biznesu. To są ludzie, którzy są dedykowani do współpracy z klientem. Także tutaj w odróżnieniu na przykład od powiedzmy, nie wiem, uczelni czy innych instytutów, które oczywiście też pewnego rodzaju usługi, pomiary mogą świadczyć dla różnych firm, nie tylko startupów, my mamy dedykowanych ludzi, którzy zajmują się jakby taką opieką klienta, więc ten kontakt powinien być szybki, bezpośredni, taki jak w prawdziwych firmach. Oprócz finansowania przestrzeni i tych usług badawczych oferujemy także wsparcie biznesowe. Dzięki tym kompetencjom, które są zgromadzone jakby u nas na pokładzie, ale też dzięki bardzo szerokim kontaktom, które EIT dzięki jakby poprzez swoją działalność nawiązało i posiada. Czyli możemy oferować wsparcie w tworzeniu planów biznesowych, modeli biznesowych, coachingu, mentoringu, wszystkich tych rzeczy, które są, czy tych, powiedzmy, tego rodzaju wsparcia, które jest ważne dla rozwoju kompetencji miękkich pomysłodawców. Co bardzo ważne i jak już widzimy z doświadczenia bardzo pomocne, również dobre wsparcie promocyjne i PR-owe. Chcielibyśmy także w przyszłości, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że się uda uruchomić program akceleracyjny, gdzie jeszcze jakby dodatkowo takie wsparcie już mentoringowe, powiedzmy, będziemy mogli startupom zaoferować. No i na koniec jeszcze, powiedzmy, prawie na koniec, wsparcie organizacyjne, to znaczy pomoc, jeżeli jest taka potrzeba, w rekrutacji kadry menedżerskiej, osób, członków rad nadzorczych, wsparcie w zakresie ustalania strategii ochrony własności intelektualnej, wsparcie prawne różnego rodzaju, też związane z określeniem
barier wejścia na rynek i znajdowaniu sposobów jakby przejścia przez te bariery, czy poradzenia sobie z nimi. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, integracja środowiska startupowego. To może być, tak jak już mówiłam, ze względu trochę na tą odległość utrudniona, ale też będziemy starali się znaleźć jakąś formułę taką, która nas trochę, powiedzmy, przybliży do miasta, a to co do centrum miasta, a to co w tej chwili oferujemy, to na pewno różnego rodzaju eventy, które już się dzieją na kampusie Pracze. To są seminaria, konferencje, warsztaty, różnego rodzaju spotkania, które bardzo często są otwarte. Staramy się informować Państwa o tych eventach gdzieś na naszej stronie, różnego rodzaju kanałami komunikacyjnymi, więc mamy nadzieję, że te informacje docierają. Zapraszamy serdecznie. To jest jakby o tyle ważne, że EIT ma bardzo szerokie kontakty i możliwość spotkania, jakby wzięcia udziału w eventach organizowanych u nas, to jest bardzo dobra też okazja do tego, żeby spotkać ludzi, porozmawiać bezpośrednio z ludźmi, z którymi być może taki startup miałby, nie byłoby to dla niego takie łatwe, szczególnie na początku drogi. I właściwie to tyle. Zachęcam do kontaktu. Proszę sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zanotować adres mailowy, numer telefonu. Ja staram się być w miarę dostępna i jakby już konkretne potrzeby adresować, ewentualnie przekierowując do osób, które odpowiadają za różnego rodzaju aktywności w EIT. Będę też jeszcze dzisiaj jakby oczywiście tutaj dostępna do końca dnia, także jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać i dowiedzieć się czegoś bardziej szczegółowo, czy to o samym akceleratorze i tej preinkubacji, którą prowadzimy, czy w ogóle ogólnie o tym, jak działa EIT i jak może wspierać startupy, to zachęcam do rozmowy. I dziękuję. Dziękujemy serdecznie, doktor Edyta Petel z EIT Plus. Dziękujemy bardzo.